I teraz właśnie żegnałem się z reszta ekipa i chodzę sam do taki rynek. Czasami lubię też właśnie odkryć on my own, bo proszę zawsze wspominać, że najlepszy sposób, żeby powiększyć własną ciekawość, żeby się właśnie poznawać też nowe ludzi i żeby się z nim właśnie konfrontować w sposób oczywiście demokratyczny, żeby zmienić poglądy, to czasami musisz mieć właśnie te parę godzin dla siebie, bo ja urodziłem się jako właśnie motowy prawnik samotności. Ostatnio często robię to z różne wersje, właśnie wspominamy, że ten raz wybrałem taki podróżowania z taki tour operator lokalny, więc ta różnica jest, że nasze wyboru tam, że się zatrzymamy, są zrobione przez lokalną osobę. Oczywiście przepraszamy nasze widzów, że właśnie ta polszczyzna trochę się psuła ostatnio, bo jesteśmy obcokrajowcy mieszkający w Polsce. Natomiast mam nadzieję, że rezultat i wrażenia są pozytywne. Idziemy zobaczyć, co się dzieje na ten rynku. Raz w tygodniu, akurat w sobocie, spotkają się na lokalny rynek wszystkie te minorities, takie właśnie te mniejsze wspólnoty góralskie, są ich spore i my oczywiście idziemy zobaczyć. Widzę, że co, jakiś bilet trzeba płacić? Zobaczymy, co tam jest w środku. Taka hala właśnie ma też pierwsze piętro i też taki upominki, nie wiem, faj, foń, co? Nic nie rozumiem, oczywiście język jest obcy, ale jest taki triumf od różnych kolorów. Taka mała tajemnica, taki dziwny, jak jest ich gorąco, właśnie ci lokali mają taka tradycja, żeby koszulę trzymać z brzuch odgryty. Buonanotte. Są różne też właśnie rodzaju herbaty i różne właśnie produkty lokalne do kupienia, ale oczywiście miejsca walizka jest tak jak jest. Co to wiem? Tu akurat palą, ale nie będziemy z tego się wgłębić bardzo. I dzieci grają w taki coś mikroskopiczne montują, typu Lego. No, trochę czasami znajdujemy symbole, które oczywiście nie ma nic śmiesznego a propos tego, bo wspominają taka ciemna część historii. Skultury, arty. Bardzo dobrze. I tu mamy taki rynek na otwarty, na który znowu sprzedają się różne rzeczy. Jeszcze inna ciekawość jest ta pozycja, na której oni siedzą, która jest dla mnie i z moim wagą niewiarygodna, ale bardzo często zobaczymy, że oni siedzą albo na podłodze, albo z bardzo, bardzo niskie siedzenie. Dla ci ludzi jak ja z nadwagi, powiedzmy, że różne bywa. Właśnie niektóre rzeczy dla mnie są totalnie obce, dlatego proszę mnie wybaczyć, jeżeli nie potrafię wam powiedzieć, czy to jest jakiś rodzaj herbata, czy coś innego. Ale obserwuję pakowie, które robi zakupy.
Rinek z Fata. A może znajdę narzeczona, prawda? Cześć. Czemu mi olewasz? Hello, my friend. I look for. Yes, what do you sell? Tanta pazienza. Patience, yes? Guarda lì che lavoro. Czy według was brakują na moje ręce jeszcze bransoletki? Ewidentnie tak, bo chcę kupić jeszcze jedno. A, okej. Okay. I wybieram tu od tej pani. With blue, blue, blue. 55,000, okej. Okay. No, blue, blue color. Blue. Akurat nie chcę być aresztowany, ale prawdopodobnie to jest świątynie, więc szczerze mówiąc nie pamiętam, jaki rodzaju była tolerancja. Jedyne, które mogę dodać, jest, że ten narodowość wietnamski nie za bardzo lubi ich sąsiadów, bo ten naród wietnamski nie za bardzo lubi sąsiadów z Chin. Natomiast kobiety, które siedzą od tyłu, zawsze się oglądają, może na mój biust.